Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj o filtrze, który moim zdaniem powinien mieć każdy, czyli o filtrze polaryzacyjnym. Dlaczego tak uważam, że to jest taki must have? Zapraszam do oglądania. Najpierw krótko o tym, co daje taki filtr. W skrócie, niweluje on jakiekolwiek odbicia, refleksy na powierzchniach niemetalicznych, czyli na wodzie, na szkle, czy też na lakierze samochodu. Te odbicia, które na co dzień widzimy w asfalcie, w oknie, czy gdziekolwiek indziej, one z tym filtrem po prostu znikają. Oprócz tego, że znikają tam te odbicia, to dodatkowo ten filtr nadaje troszeczkę więcej kontrastu oraz zmniejsza nam ilość dostarczanego do obiektywu światła, czyli po prostu obraz jest delikatnie ciemniejszy. Oprócz kontrastu zmienia nam się też delikatnie saturacja. Kolory są nieco bardziej ożywione, zwłaszcza jeśli chodzi o niebieskie niebo. Tutaj naprawdę dzieją się cuda i z takiego zwykłego niebieskiego nieba robi nam się naprawdę piękny błękit. Taki filtr nie każde odbicie nam usunie i musimy być tego świadomi. Filtr polaryzacyjny nie usunie nam odbić, które są prostopadle do naszego obiektywu. Czyli na przykład jeśli stoję vis-a-vis okna i chcę zniwelować swoje odbicie, no to niestety to się nie uda. Ale jeśli pójdę już delikatnie pod kątem tego okna, to wtedy naprawdę wszystkie odbicia potrafią zniknąć. Zobaczcie na tą kostkę brukową, nawet na niej ten widok delikatnie się zmienia. Ona się delikatnie przyciemnia, jeśli ustawimy filtr polaryzacyjny w odpowiednim położeniu. Filtr polaryzacyjny jest naprawdę bardzo ważny w fotografii i w filmowaniu motoryzacji, bo samochody wyglądają dużo lepiej, kiedy na przykład na przedniej szybie nie ma odbicia nieba, tylko widać nieco wnętrza samochodu. Wtedy to zdjęcie wygląda naprawdę zupełnie inaczej. Jeśli interesujecie się fotografią motoryzacyjną, to jest to tym bardziej must have, bo bez filtra polaryzacyjnego zdjęcia samochodów wyglądają tak zwyczajnie. Z nim już jest naprawdę świetnie. Także mówiąc w skrócie, filtr polaryzacyjny wzniesie was na kolejny level zdjęć i wideo, bo będziecie mogli zapanować nad tym, co się odbija w płaskich powierzchniach. Będziecie mogli również nasycić nieco bardziej kolory, w tym głównie niebo, oraz przy okazji obniżycie sobie troszeczkę ilość wpadającego światła. To jest dobre w przypadku takiego dnia jak dzisiaj, kiedy jest po prostu jasno i jeszcze ten śnieg dodatkowo podbija tutaj jasność, ale w nocy nie będzie to plusem, a raczej minusem. Jeśli chodzi o zakup filtra polaryzacyjnego, tutaj ceny są różne, bo od 30 do nawet 500 zł. Im droższy, tym prawdopodobnie będzie lepszy. Ja akurat dysponuję takim dosyć tanim filtrem za około chyba 70 czy 80 zł, ale renomowanej firmy Hoya. Zatem również te filtry tej firmy wam polecam, oni mają różne serie, te tańsze i te droższe. Jeśli zależy wam na naprawdę świetnym obrazku i świetnej niwelacji tych odbić, polecam te droższe. Ale jeśli nie macie takich funduszy, to również takie za 80 zł myślę, że zmienią wasze postrzeganie zdjęć i wideo po zakręceniu takiego filtra na wasz obiektyw. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapkę w górę, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!